młody śmigał jak błyskawica, no nie? Włączyłem turbo dopalanie. Wrum, wrum. Może następnym razem nie włączaj tego turbo, bo widzisz, co się stało. No oj, to każdemu się zdarza na rowerze wywrócić, nie? Ale jak byłem w twoim wieku, to miałem mnóstwo medali odwagi, wiesz o tym? Czego? Popatrz. Siniaki to są medale odwagi, nie wiedziałeś o tym? Każdy no za jakąś wielką przygodę. Medale odwagi ekstra! No. Mężczyzna spotkał swoją dziewczynę z synem przypadkowo w parku i dziś widzi siedmiolatka po raz pierwszy. Matka pacjenta nie chce mu powiedzieć, że nowy znajomy to jej chłopak, bo nie jest pewna, czy powinna wpuścić 23-latka do ich życia. Co z konia? Jakie ty masz fajne podejście do dzieci, wow! No bo Michał to jest spoko gościu, no. W ogóle cieszę się, że mogłem go już w końcu poznać. Może moglibyśmy się tak częściej spotykać, co? Ale na razie nie możemy się częściej spotykać. No ale Iska, młody od kopa mnie polubił, no a bałaś się, czy się w ogóle dogadamy? Ale nie wie, że jesteś moim facetem. Jakby się dowiedział, może by się bał, że mu zabierzesz mamę. Może tak, może nie. No dopóki mu nie powiesz, to się nie dowiemy. Iska, jesteśmy już pół roku razem, a ty tak naprawdę trzymasz to przed całym światem w tajemnicy. Bo ja sama nie wiem, czy ja się powinnam pakować w stały związek. No wiesz, że się boję, że jak się rozstaniemy, to będzie bolało. A poza tym mam syna. Ale ja wiem, że masz syna. I już wcześniej go chciałem przecież poznać, no. I chcesz być jego tatą? Już zawsze? Bo jak będziesz chwilę, a potem sobie pójdziesz, to będzie dla niego dramat. No nie wiem, czy zawsze. No nie mogę ci teraz tego obiecać, no. No właśnie. Ale Iska, popatrzcie, to wszystko działa w dwie strony. Jak ty mnie zostawisz, też będę sam. Iska, kocham cię i chcę być z tobą. I proszę cię, powiedz swojemu synkowi i mamie o nas, no. Ja też cię kocham, dlatego proszę cię, daj mi trochę czasu. Może kiedyś im powiem. Michał Sowiński, to my już idziemy. To czekaj, nas wołaj, nie? Skarbie, daj na razie, później sobie pooglądasz, dobrze? 24-latka ukrywa związek z chłopakiem również przed swoją matką, która uważa, że córka powinna poświęcić się wychowaniu synka. Boi się, że kobieta będzie nalegała, żeby zerwała z chłopakiem. Ma wątpliwości, czy powinna się z nim związać na stałe, ale nie wyobraża sobie, że mogłaby go stracić, bo bardzo go kocha. Spokojnie, spokojnie, ja sobie zobaczę. No, widzę, że jest spory obrzęk, ja nawet nie będę tego dotykać. Trzeba będzie zrobić prześwietlenie, bo być może ręka jest złamana. Jeszcze potrzebuję zobaczyć tutaj tą nóżkę. Pokaż. No też rana na kolanie jest spora. A spróbowałbyś zgiąć nóżkę w kolanie? Oj, dobra, dobra, widzę, że boli. Widzę, on sobie boli. Już chyba wcześniej stukł to kolano, a dzisiaj poprawił, bo już się od paru dni skarży, że go boli. Rozumiem. Jak parametry? Akcja serca 110 na minutę, ciśnienie 110 na 80. Dobrze, to tak, na pewno będziemy musieli prześwietlić też tą nóżkę. Pobierz krew na badania podstawowe, morfologię, elektrolity, dobrze. Układ krzepnięcia, grupa krwi. A zaraz ci podamy taki lek, po którym cię przestanie boleć, wiesz? Mhm. Proszę mi powiedzieć, ile synek waży? 20 kilo. Dobrze, to tak, Agnieszka, 330 mg paracetamolu, 500 dobrze. Ml soli fizjologicznej. Załóż chłopcu ten blak. Oczywiście. Proszę cię, przemyj te rany na kolanach i załóż jałowe opatrunki. Halo. Tak? Dziękuję. Daj mi babciu, jestem w szpitalu z mamą i z takim super wujkiem. Nie, daj mi telefon. No hej, mamo, wywrócił się na rowerze. Chyba złamał rękę. Nie no, jaki chłopak znowu, taki kolega. Nie, nie, nie przyjeżdżaj. Na Biskupińskiej. No, no pa.